Dzień dobry. Dzień dobry, Anna Sitek. Borys Poleganow. Spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem w celu przedstawienia założeń przygotowania recenzji kwalifikacji rynkowych w ramach projektu, który realizujemy w Instytucie Badań Edukacyjnych. Nie tracąc czasu, szanując właśnie Państwa czas, przejdziemy od razu do zagadnień, które chcielibyśmy przedstawić. Osoby, które rozwijają się, które chcą zdobywać, podnosić swoje umiejętności, mogą to robić na wiele różnych sposobów. Istnieje droga tak zwana klasyczna, czyli człowiek idzie do szkoły podstawowej, kończy szkołę podstawową, przechodzi na wyższy stopień edukacji, wybiera sobie szkołę ponadpodstawową, kończy ją, uczy się dalej, idzie na studia, może nawet kończy je doktoratem, w międzyczasie zdobywając różnego rodzaju kwalifikacje potwierdzane właściwymi Państwowymi dokumentami, czyli na przykład świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, matura, licencjat, magister, czy też stopień doktora. Ale oprócz tego, obok istnieje niejako nieformalna, inna zupełnie ścieżka podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Te kwalifikacje możemy zdobywać w bardzo różny sposób. Możemy uczyć się, w pracy możemy chodzić na różne kursy i szkolenia, możemy wspólnie ze znajomymi wykonywać jakieś czynności, czegoś, czegoś coś, coś tworzyć, coś budować, i nagle się okazuje, że posiadamy zupełnie inne umiejętności, zupełnie inną wiedzę niż właśnie z tego klasycznego kierunku, który, który sobie obraliśmy. Ale nie mamy możliwości ich potwierdzenia, nie mamy możliwości zdobycia dokumentu, który to dokument by potwierdzał właśnie uzyskanie takich kwalifikacji. Zostało to zauważone na poziomie Unii Europejskiej, i w takim dokumencie z 2012 roku w rekomendacjach stwierdzono, że dobrze by było, żeby osobom indywidualnym dać możliwość, Wykazania, czego się nauczyły, gdzie jakich umiejętności zdobyły, jak, jak rozwijały swoje kompetencje społeczne, tak aby mogło im to pomóc w rozwoju ich kariery zawodowej. Oczywiście to są wszelkiego rodzaju rozwiązania, wszelkiego rodzaju sposoby podnoszenia swojej wiedzy, umiejętności, swoich kompetencji społecznych, uczeniu się pozaformalnym i uczeniu się nieformalnym. Podobne rozwiązania, właśnie wywodzące się z tej idei, możemy znaleźć w systemach ponad 150 państw na świecie. W Europie, takim systemem spajającym wszystkie systemy w danych krajach członkowskich, jest europejska rama kwalifikacji. Takie ramy kwalifikacji analogiczne do europejskiej, chociaż niekoniecznie wyglądającej tak samo, Tworzone są w Azji, w Afryce czy też w Ameryce Południowej. Cóż nam daje stworzenie takiego systemu, który obejmowałby jedno lub też kilka, czy też kilkanaście państw? Po pierwsze daje przejrzystość i porównywalność, to znaczy jesteśmy w stanie stwierdzić, że zdobyta gdzieś kwalifikacja w jakimś zakresie odpowiada kwalifikacji zdobytej w innym państwie ona może niekoniecznie będzie równała się co do ostatniego przecinka, co do ostatniej kropki, ale co do idei, co do głębokości wiedzy, co do y, jakby poziomu umiejętności oraz co do y, co do y, Odpowiedzialności czy też samodzielności pracy, jesteśmy w stanie gdzieś to ułożyć na odpowiedniej półce, na odpowiedniej, do odpowiedniej szufladki, tak aby te kwalifikacje ze sobą w jakiś sposób się komunikowały. Takie systemy, tutaj wracając już do Europy, nie, 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 nie idąc gdzieś tam dalej. Obowiązują w 32 państwach, które bezpośrednio odnoszą się do europejskiej ramy kwalifikacji. To nie oznacza oczywiście, że w pozostałych państwach na terenie Europy takie systemy nie działają. Tu chodzi tylko i wyłącznie o te, które odnoszą się bezpośrednio do europejskiej ramy kwalifikacji. A wśród tych 32 20 krajów bezpośrednio na swoich dyplomach i certyfikatach umieszcza informacje o europejskiej o poziomie europejskim ramy kwalifikacji. Dzięki takiemu podejściu, dzięki nowej filozofii podejścia właśnie do sposobu potwierdzania swoich wiedzy, swojej umiejętności, swoich kompetencji, czyli ogólnie kwalifikacji, możemy spojrzeć na Możliwość rozwoju takiego człowieka z szerszej perspektywy. Po pierwsze, z perspektywy wyjścia poza edukację formalną, gdyż uzna, możemy uznawać um, osiągnięcia zdobyte w edukacji pozaformalnej i w uczeniu się nieformalnym, um, skupiając się nie na sposobie zdobycia właśnie tych kwalifikacji, tylko na sposobie ich potwierdzenia. A jednocześnie pozwala nam to opisać je w taki sposób, aby one współgrały i były rozpoznawalne przez system, oficjalny system edukacji obowiązujący w danym państwie. W Polsce początkiem takim rzeczywiście potwierdzonym już, ustawą. To jest rok 2015. Wcześniej były wykonywane pewne czynności ale, i, i pewne projekty, ale o nich nie będę teraz mówić. Natomiast ustawa z 22, 22 grudnia 2015 roku o zintegrowanym systemie kwalifikacji wprowadziła kilka regulacji, kilka pojęć, kilka mechanizmów. Po pierwsze stworzyła zintegrowany rejestr kwalifikacji, czyli miejsce, gdzie można odnaleźć wszystkie kwalifikacje, które zostały wpisane do systemu. Niezależnie od tego, czy one są drobnymi, małymi kwalifikacjami cząstkowymi, czy też kwalifikacjami pełnymi, na przykład potwierdzonymi dyplomem doktora nauk. Określa również sposób opisywania kwalifikacji i zasady ich włączania do systemu, o czym Ania będzie opowiadać w dalszej części dzisiejszego naszego spotkania. Określa również instytucje, które funkcjonują w ramach systemu i zasady zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji, walidacji, po to, żeby rzeczywiście, po pierwsze, był spełniony ten podstawowy postulat jakości, a po drugie, drugi bardzo, bardzo ważny postulat, czyli, czyli postulat Porównywania zdobycia kwalifikacji przez różne osoby. Wprowadza również polską ramę kwalifikacji i zasady opisywania poziomów polskiej ramy kwalifikacji, przypisywania poziomów polskiej ramy kwalifikacji do poszczególnych kwalifikacji. Czym jest polska rama kwalifikacji? Polska rama kwalifikacji jest stabilizowanym zestawem bardzo Pojęć, które są, które są w dużym stopniu ogólności, dzięki, któremu, dzięki którym jesteśmy w stanie właśnie przypisać poszczególne kwalifikacje do poszczególnych poziomów. Dużo mówiłem na temat i często używałem słowa kwalifikacje. Warto by się było zastanowić, czym jest ta kwalifikacja. Definicja kwalifikacji znajduje się oczywiście w um, ustawie o zintegrowanym systemie kwalifikacji. I kwalifikacja jest to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, i kompetencji, yy, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz poprzez uczenie się nieformalne, czyli potwierdzeniem jest to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli nie ma znaczenia w jaki sposób dana osoba zdobyła kwalifikacje, które są zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, czyli zostały opisane właśnie w taki sposób, jaki został przyjęty przez ustawodawcę, sprawdzonych w walidacji, czyli potwierdzonych również sprawdzonych w walidacji i potwierdzonych formalnie przez uprawniony podmiot certyfikujący. Jakie kwalifikacje możemy odnaleźć w tym systemie. Pierwszy generalny podział to na te kwalifikacje, które są zdobywane w ramach oświaty i szkolnictwa wyższego, w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz te, które są nadawane poza takim systemem. W ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego możemy uzyskać, człowiek może uzyskać kwalifikacje pełne i kwalifikacje cząstkowe. Kwalifikacje pełne to są takie, które potwierdzają zakończenie danego etapu edukacji, a kwalifikacje cząstkowe to są kwalifikacje, które w ramach zdobywania właśnie tej kwalifikacji pełnej można uzyskać. Przede wszystkim jest to skierowane do osób, które kończą szkoły branżowe, technika, gdyż one w ramach zdobywania zawodu uzyskują kwalifikacje cząstkowe, które składają się właśnie na ich zawód, na ich kwalifikacje pełno. W ramach, natomiast poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego wyróżniamy dwa rodzaje kwalifikacji, uregulowane i rynkowe. Kwalifikacje uregulowane to są takie, które ustawodawca, czy też które właściwy minister poprzez na przykład rozporządzenia Wprowadził do systemu prawnego i te kwalifikacje w takim sensie są uregulowane, że mówią o tym, kto w jakich warunkach na przykład odbywa szkolenie, ale też w jakich, kto w jakich warunkach w jaki sposób zdaje egzamin, który potwierdza właśnie zdobycie takiej kwalifikacji. To są właśnie kwalifikacje uregulowane. Jeżeli chodzi o kwalifikacje rynkowe, to kwalifikacje rynkowe to są wszystkie. Inne, które nie mieszczą się w tamtych wcześniejszych kategoriach, i to są właśnie te kwalifikacje, które opisujemy, a które też Państwo będą recenzować. Warto jeszcze spojrzeć z innej perspektywy na kwalifikacje. Czym kwalifikacje nie są? Otóż kwalifikacje rynkowe nie są czymś, co daje jakiekolwiek uprawnienia. Uprawnienia może dać co najwyżej kwalifikacja uregulowana, bo ktoś może zdobyć uprawnienia do prowadzenia jakichś pojazdów. E, na przykład, kwalifikacja nie jest również programem kształcenia, nie jest wytycznym, nie jest programem nauczania, nie jest, nie jest programem szkolenia. Może natomiast służyć do tego, żeby przygotowywać takie osoby kiedyś w przyszłości, które chciałyby zdobywać taką kwalifikację. Nie jest również kwalifikacja czymś, co dotyka jakieś, jakichś obowiązujących uprawnień, czyli nie jest na przykład częścią kwalifikacji prawa jazdy. Jest czymś, które nie jest, które jest niezależne od kwalifikacji. Uregulowanych. Warto wrócić znowu do polskiej ramy kwalifikacji i zastanowić się, z ilu poziomów ona się składa. Otóż polska rama kwalifikacji składa się z ośmiu poziomów. Te poziomy są dostępne dla wszystkich kwalifikacji i rynkowych, i cząstkowych, cząstkowych rynkowych, i cząstkowych uregulowanych, jak również i kwalifikacji pełnych. I w zależności, w zależności od tego, co one w sobie zawierają w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, to taki poziom one otrzymują. Widzimy tutaj na, na tej grafice po prawej stronie, na dole ekranu, właśnie przedstawienie tych ośmiu poziomów polskiej ramy kwalifikacji. Po lewej stronie mamy kwalifikacje wywodzące się z edukacji formalnej, czyli z oświaty i szkolnictwa wyższego, a po prawej stronie mamy te kwalifikacje, o których właśnie w tej chwili mówimy, czyli, o, czyli kwalifikacje cząstkowe, rynkowe. I w zależności od tego, jak jest opisana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, to taka, tak jest przypisany poziom. Dla danej kwalifikacji. Super istotne, super ważne jest również to, że nie możemy wiązać kwalifikacji cząstkowej rynkowej z kwalifikacją pełną. Cóż to oznacza? To oznacza, że jeżeli dana osoba chciałaby uzyskać daną kwalifikację cząstkową, a wcześniej zdobyła już jakąś kwalifikację pełną, na przykład Ukończyła szkołę wyższą z dyplomem magistra, to nie oznacza, że ona będzie mogła zdobywać tylko i wyłącznie kwalifikacje z siódmym poziomem polskiej ramy kwalifikacji. Będzie mogła zdobywać i niższe, i wyższe, i również z siódmym poziomem, jeżeli takie będą opisane, ale będzie to, jaka kwalifikacja ma poziom, jest tylko i wyłącznie zależne od zawartości tej kwalifikacji, a nie od punktu wyjścia, jaki, jaki jest potrzebny do tego, żeby podejść do tej kwalifikacji, bo takie punkty wejścia mogą być potrzebne i ustanowione przez opisujących kwalifikacje. Aniu, gdybyś mogła kilka słów na a. temat... Tego, co zawiera kwalifikacja. Tak, Borysie, dziękuję Ci bardzo. Borys przybliżył Państwu główne założenia, jakie stoją za zintegrowanym systemem kwalifikacji ja postaram się natomiast nakreślić Państwu sposób, w jaki należy takie kwalifikacje rynkowe opisywać i w jaki sposób pracować z formularzem opisu kwalifikacji. Jak Państwo widzą, zakres informacji znajdujący się w formularzu kwalifikacji został określony artykułem 15 oraz artykułem 9 ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji, który w, które w sposób e, dość jednoznaczny, jednoznaczny wskazują, że formularz kwalifikacji składa się z 19 pól. Niektóre z nich mają charakter opisowy, inne tylko e, statystyczny, e, i mamy do czynienia tutaj z polami, począwszy od nazwy kwalifikacji, poprzez e, odnoszące się do e, grup osób, czy też e, zapotrzebowania na daną kwalifikację, ale poszczególne te pola e, zechce. Chwileczkę przybliżę Państwu nieco bliżej. Interesuje nas, abyście państwo oceniając kwalifikacje, przyglądali się każdemu z pól opisu kwalifikacji, a w sposób szczególny zwrócili uwagę chociażby na nazwę kwalifikacji. Proszę pamiętać tutaj, że sposób formułowania nazwy kwalifikacji jest dość specyficzny. Nazwa musi po pierwsze zawierać rzeczownik odczasownikowy i musi jednoznacznie wskazywać jakie czynności wykonuje dana osoba, która będzie taką kwalifikację posiadała. Nazwa nie jest nazwą zawodu czy też stanowiska. Kolejnym z pól, które znajdują się w opisie kwalifikacji, w formularzu opisu kwalifikacji, jest orientacyjny nakład pracy i każda z osób opisująca, czy też każdy podmiot opisujący kwalifikacje jest zobligowany do tego, aby określić, ile taki Przeciętny człowiek, przeciętny kowalski potrzebuje czasu, godzin zegarowych, a nie lekcyjnych, poświęcić na przyswojenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały zaszyte w danej kwalifikacji. Proszę pamiętać, że nie jest to czas trwania kursu czy szkolenia. E, oczywiście taka osoba może w kursie e, czy też szkoleniu uczestniczyć, natomiast my tego nie weryfikujemy. My po Szacujemy, um, ile taka osoba po prostu potrzebuje czasu na przyswojenie tej całej wiedzy. Formularz opisu kwalifikacji zawiera również porę, w którym określamy grupy osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji. Proszę pamiętać, że nie jest to tutaj katalog zamknięty. My po prostu wskazujemy główne grupy osób, które jeżeli taka kwalifikacja pojawi się w rejestrze, będą chciały bądź to uzyskać, bądź potwierdzić już posiadane kwalifikacje. To pole bezpośrednio wiąże się z kolejnym polem, w którym określamy typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, to znaczy wskazujemy miejsca, w których potencjalnie taka osoba z potwierdzoną kwalifikacją może znaleźć zatrudnienie. Nie są to stanowiska, tylko miejsca pracy i proszę pamiętać, że tak jak Borys wspomniał, kwalifikacja nie daje uprawnień, więc nawet jeżeli wskażemy określone miejsca, w których zatrudnimy taką, znaczy taka osoba może znaleźć zatrudnienie, to nie jest to równoznaczne z tym, że jeżeli będzie miała ona potwierdzoną kwalifikację, to występuje jakikolwiek obowiązek zatrudnienia jej w takim miejscu. Zanim Państwu opiszę sposób, w jaki formułujemy efekty uczenia się, czy też całe zestawy efektów uczenia się, wydaje mi się, że warto Państwu powiedzieć, czym jest syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się. Jest to jeden, jedno z pól, które każdy podmiot opisujący kwalifikację rynkową jest zobowiązany wypełnić, i to właśnie w tym polu na podstawie wyodrębnionych efektów uczenia się, dokonuje charakterystyki no, takiej. Kluczowych obszarów w sposób kluczowy opisuje, czym osoba posiadająca daną kwalifikację zajmuje się i oczywiście w oparciu o ten opis e, powinniśmy być w stanie zidentyfikować, e, jaki poziom polskiej ramy kwalifikacji ma dana kwalifikacja. I mogą Państwo zobaczyć na prezentacji. Taki przykład z kwalifikacji, która została już włączona do systemu, jak wygląda syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się. Czyli po pierwsze, w sposób no, syntetyczny opisuje, co dana osoba wykonuje, jakie umiejętności i wiedzę posiada, jak, czy, czy musi stosować się do przepisów prawa, czy tutaj wskazujemy, czy jest ona samodzielna, czy czy ma pod sobą jakiś zespół ludzi, którym, którym mi zarządza, czy też po prostu wykonuje działania zgodnie z uzyskiwanymi instrukcjami. I jak już jesteśmy przy kwalifikacji ręczne formowanie szkła, to tutaj chciałabym wrócić do tej specyficznej nazwy kwalifikacji. Jak Państwo widzą, ręczne formowanie szkła jest tą bazową nazwą kwalifikacji, która jasno wskazuje, co posiadacz tej kwalifikacji potrafi. W tym wypadku potrafi ręcznie formować szkło. Oczywiście w opisie kwalifikacji znajdują się również inne elementy. My zawsze mówimy, że takim sercem kwalifikacji są właśnie zestawy efektów uczenia się w skład w który wchodzą różne umiejętności, czy inaczej je nazywamy efektami uczenia się oraz kryteria weryfikacji, które jasno wskazują w jaki sposób będziemy weryfikować ich posiadanie u danej osoby. To znaczy, formułując kryteria weryfikacji, nie posługujemy się tak jak bardzo często jest to w programach nauczania czasownikami, że ktoś coś wie, umie, potrafi czy też jest przygotowany do czegoś. My tutaj jasno wskazujemy jakich czynności wymagamy od danej osoby. Czyli na przykład mogą Państwo zauważyć, że możemy od osoby, która będzie potwierdzała posiadanie danej kwalifikacji, wymagać pewnych umiejętności teoretycznych, pewnej wiedzy teoretycznej i na to wskazują kryteria weryfikacji, jak chociażby wymienia rodzaje i technologie, w tym wypadku formowania szkła, czy też omawia ręczne etapy formowania szkła. I jak Państwo widzą, taki sposób zapisy. Kryteriów weryfikacji narzuca nam sposób, w jaki będziemy te elementy sprawdzać. Widać, że są to elementy teoretyczne, które będziemy sprawdzać, bądź to w formie testu teoretycznego, pisemnego lub ustnego, bądź też w ramach wywiadu swobodnego. Proszę pamiętać, że dopuszczalna jest również analiza dowodów i deklaracji na, na każdym etapie, ale o metodach weryfikacji za chwileczkę powiem troszeczkę więcej. E, wspomniałam już, że kwalifikacja może zawierać w sobie elementy wiedzowe, ale może zawierać również elementy praktyczne. W, e, et, podczas e, weryfikacji możemy od danej osoby wymagać wykonania konkretnych e, czynności, nie tylko omówienia sposobu wykonania, ale do. Krok po kroku do przeprowadzenia pewnych działań, prowadzących do uzyskania ostatecznego efektu, i mogą Państwo e, zobaczyć e, właśnie na, w, na prezentacji, w drugiej części naszego opisu, mamy e, zestaw, który odnosi się wprost do ręcznego formowania szkła, i tutaj czynnościowo sprawdzamy, czy taka osoba jest przygotowana do e, chociażby. E, zgodnie do wykonania, zgodnie z dostarczonym modelem jakiejś, jakiegoś elementu szklanego i będziemy wymagać od takiej osoby praktycznych działań, które będą polegały na tym, że będzie musiała ona po pierwsze coś odczytać, wykonać czyli w warunkach rzeczywistych bądź to symulowanych będzie po prostu nabierać odpowiednią masę, formować odpowiednie kształty i my będziemy to. Oceniać. Proszę pamiętać, że kwestie związane z praktycznym wykonywaniem pewnych działań możemy również sprawdzać różnymi metodami i tutaj oczywiście wydaje się, że właściwym będzie zastosowanie obserwacji w warunkach symulowanych czy też rzeczywistych, ale takich metod jest więcej. Katalog nie jest zamknięty, też proszę o tym pamiętać. I te wszystkie metody, którymi będziemy sprawdzać kryteria weryfikacji opisane w kwalifikacji, opisujemy w sposób szczegółowy w polach dotyczących walidacji. I tutaj mamy przede wszystkim informacje zawarte właśnie na temat metod. Odsyłam Państwa do strony internetowej IB, na której jest dokładnie, dokładnie są opisane wybrane metody, najczęściej stosowane metody walidacji, w ramach których, tak jak już wspomniałam, może za, mogą się znaleźć zarówno metody teoretyczne, jak i metody praktyczne. Poza tym w tym miejscu, w tym polu podmiot opisujący kwalifikacje jest zobowiązany do opisu komisji walidacyjnej. To znaczy w sposób jasny musi wskazać, jakimi kompetencjami będą się charakteryzowały osoby, które będą sprawdzały posiadanie udanej osoby poszczególnych kryteriów weryfikacji. W tym miejscu nie wskazujemy. Z imienia i nazwiska konkretnych osób, bo nie o to nam chodzi, żeby monopolizować możliwości nadawania kwalifikacji, tylko wskazujemy ogólne umiejętności, czyli na przykład, że członek komisji walidacyjnej musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe X-letnie doświadczenie w zakresie nie wiem, prowadzenia szkoleń itd. Warto, żeby osoby, które zasiadają w komisji walidacyjnej miały wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie kwalifikacji, którą e, będą walidowały. E, Jest to również e, Etapy, w etapach weryfikacji opisujemy również e, zasoby materialne i organizacyjne, jakie dana organizacja musi spełnić, aby możliwe było przeprowadzenie walidacji. I wracając między innymi do tego przykładu hutnika szkła, czy też ręcznego formowania szkła, organizacja opisująca tą kwalifikację jasno wskazała, że. E, no. Podmiot, który będzie chciał... Y w skrócie mówiąc, przeprowadzić egzamin, będzie musiał po pierwsze posiadać odpowiednie narzędzia, z których osoba przystępująca do walidacji będzie mogła korzystać. Będzie musiał również posiadać odpowiednie zaplecze, gdzie będzie można takie szkło produkować, czyli odpowiednie piece hutnicze i tak dalej. Jeżeli kwalifikacja jest na tyle specyficzna, że właśnie wymaga różnego rodzaju narzędzi czy też sprzętu, Maszyn, i tak dalej. To wszystko trzeba opisać, aby, no, no, że tak powiem, czuwać nad jakością nadawanej kwalifikacji, w przypadku, w którym pojawi się wiele instytucji certyfikujących, każda z nich musiała zapewnić odpowiedni standard. Oczywiście poza etapem weryfikowania e, wyróżniamy jeszcze etap identyfikowania e, i dokumentowania. E, I to jest etap, w którym... Um, Poniekąd, że tak powiem, pomagamy takiej osobie przygotować się do całego procesu kwalifikacji i jest to etap, w którym dokumentu zbieramy wszystkie materiały, jakie mamy, które mogą potwierdzić kryteria weryfikacji zawarte w kwalifikacji, bądź też jasno wskazujemy, jakich materiałów oczekujemy. Tak, Borys, przytakujesz mi, być może coś jeszcze powinnam powiedzieć, a, a pominęłam, więc tutaj prośba do Ciebie o ewentualne uzupełnienie. Nie jest to etap obowiązkowy w takim sensie, że y, musi on być związany z jakąś osobą, y, która będzie wspierać tego kandydata, y, przyszłego kandydata w identyfikowaniu i dokumentowaniu. Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia tego y, poprzez, od, rozpoczynając od jakichś spotkań bezpośrednich, właśnie z jakimś doradcą walidacyjnym, y, poprzez spotkania online, poprzez formularze, które udostępnia instytucja certyfikująca na swojej stronie. Internetowej, checklisty, próbne, próbne jakieś egzaminy. Także, także jest wiele możliwości. Tutaj od, w zasadzie w tym miejscu opisujemy tylko wtedy, jeżeli zależy nam na tym, żeby ta kwalifikacja była w jakiś określony sposób. Znaczy, zdobycie tej kwalifikacji było w określony sposób wspomagane właśnie w tym etapie identyfikowania i dokumentowania. Wydaje mi się, że najistotniejsze elementy opisu kwalifikacji udało nam się Państwu omówić, dlatego teraz przejdziemy do kwestii związanych z samą recenzją. Oczywiście nie będziemy Państwu narzucać formy przygotowania recenzji, możemy tylko zaproponować pewien model jej przygotowania. I z naszego punktu widzenia wydają się istotne takie elementy, czy też kroki, jakie muszą Państwo wykonać, aby recenzja była no, spójna, Całościowa i jak najbardziej rzetelna. I tutaj prośba do Państwa w momencie, w którym będą Państwo pochylać się nad zawartością merytoryczną kwalifikacji, żeby Państwo zwrócili uwagę między innymi na to, czy e, uzasadnienie, e, które jest w danej kwalifikacji, w sposób e, jasny wskazuje, że rzeczywiście taka kwalifikacja e, no, ma sens, e, jest jakiś przyświeca jej cel. E, Cel zgłoszenia, i że będzie ona istotna i ważna z punktu widzenia potencjalnych osób chcących nabyć tą kwalifikację. Czy wymagane efekty uczenia się zostały opisane w sposób spójny, prawidłowy, nie budzą żadnych wątpliwości, czy jest jasne? W jaki sposób będą one weryfikowane, czy są one jednoznaczne. Tak jak wspomniałam, w kwalifikacji przed chwileczką są trzy elementy dotyczące walidacji, które trzeba określić, między innymi metody, zasoby kadrowe i sposób przeprowadzania walidacji. Tutaj prośba do Państwa, żeby Państwo no, zweryfikowali, czy opisy, które będą podlegały, podlegały Państwa ocenie, e, są w tym zakresie spójne, czy odpowiadają e, opisanym efektom uczenia się. To znaczy, czy e, na przykład metody, e, które są zaproponowane w opisie, e, jasno wynikają ze sposobów, e, Opisu efektów uczenia się, czy są teoretyczne, czy praktyczne, i czy jednoznacznie pozwalają na potwierdzenie konkretnego efektu. E, oczywiście istotna jest również e, z naszego punktu widzenia istotne jest to, aby Państwo ocenili spójność e, efektów uczenia się, ale również spójność e, całego opisu. E, czy właśnie e, Zestawy są ze sobą spójne, czy umiejętności w obrębie konkretnych e, zestawów są e, właściwie dopasowane, e, czy też być może no, zdarza się, wkradł się jakiś chaos i e, jakiś, jakaś umiejętność wymaga e, przeniesienia do innego zestawu bądź przeformułowania, e, bądź też jest no, nieistotna dla uzyskania danego, e, danej umiejętności. Przepraszam, pojawiło się pytanie. Hmm. I tutaj mamy pytanie, czy y, należy odnosić się do argumentacji, Jeśli idea kwalifikacji jest ciekawa i uzasadniona, ale argumenty zastosowane do uzasadnienia opierają się na domysłach. Y, a nie na badaniach. Um, oczywiście, no cóż mogę Państwu tutaj doradzić? Wydaje mi się, że jak najbardziej należy tutaj wskazać e, pewne braki w opisie, w, w uzasadnieniu, bo zależy nam jednak na tym, żeby... Um, takie kwalifikacje były poparte jakimiś konkretnymi e, danymi. Jest to istotne z punktu widzenia ministerstw, które potencjalnie mogą później takie kwalifikacje e, procedować. Dla ministerstwa oczywiście jest e, istotna sama e, idea i to co stoi za daną kwalifikacją, ale jeżeli ma ona poparcie w jakiś konkretnych Danych, bądź to liczbowych, bądź po prostu zapotrzebowanie wynika z jakichś, nie wiem, e, raportów czy opracowań, to jak najbardziej należy się do takich e, e, źródeł odnosić i, i na nie powoływać. E, pozwolę sobie przejść do dalszego. Elementu, i tu Państwo poniekąd wracamy do pytania, które zapadło przed chwileczką. Będziemy od Państwa oczekiwać przede wszystkim, aby ocenili Państwo, czy zapotrzebowanie na daną kwalifikację jest istotne. Czy jest ona rzeczywiście potrzebna na rynku, czy też być może po prostu jakiś Podmiot opisał kwalifikację, którą e, żadne osoby nie będą, nabyciem nie będą zainteresowane. Tak jak wspomniałam, interesuje nas, aby Państwo skupili się na tym, czy e, opisy kwalifikacji są spójne w całości. Od początku, począwszy od nazwy, poprzez poszczególne pola, do kryteriów e, weryfikacji zasobów e, kadrowych i, i, i organizacyjnych itd. E, bardzo ważnym jest również to, aby Państwo ocenili, czy elementy, czy zawarte w tej kwalifikacji, a przede wszystkim, czy efekty uczenia się są kluczowe dla danej kwalifikacji. Proszę pamiętać, że kwalifikacja nie jest opisem typu idealnego. My nie projektujemy w kwalifikacji osoby, która ma być alfą i omegą. My po prostu w tej kwalifikacji zawieramy elementy Niezbędne do wykonywania pewnych działań związanych z daną kwalifikacją, niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Oraz będziemy od Państwa oczekiwać adekwatności, oceny adekwatności efektów uczenia się do właśnie w zastosowanym opisie. Tak jak Państwo pewnie zauważyli, być może już Państwo otrzymali, formularz recenzji będzie on składał się z dwóch części. Będzie zawierał on część szczegółową oraz część bardziej opisową. I w części szczegółowej będzie nam zależało na tym, aby Państwo poszczególne pola opisu kwalifikacji e, ocenili. To znaczy, jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości do zapisów, to zależy nam na tym, żeby Państwo wskazali, czego ta wątpliwość... E, Dotyczy oraz uzasadnili e, i no, wskazali pewne uwagi, być może, nie wiem, jakieś sugestie, w jaki sposób należy e, to zmienić. Zależy nam na e, krytyce, ale na takiej krytyce, e, z której można wyciągnąć pewne e, wnioski i która może prowadzić do ulepszenia. E, Opisu. Jeżeli Państwu wydaje się, że coś jest niewłaściwe, a nie mają Państwo poparcia w żadnych argumentach, to bardzo byśmy prosili unikania zbędnych, zbędnych komentarzy. Proszę się odnosić przede wszystkim do kwestii merytorycznych. I oczywiście, tak jak wspomniałam, oprócz części szczegółowej, recenzja zawiera również część. Opisową. I tutaj będziemy wdzięczni za po prostu udzielenie zwięzłych informacji. Um na w takim zakresie e, które pozwolą na ocenienie tego czy dana kwalifikacja w ogóle e, jest zasadność aby próbować włączyć ją do zintegrowanego systemu e, kwalifikacji czy będzie nią duże zainteresowanie e, czy tak jak wspomniałam nazwa kwalifikacji nazwy zestawów i efektów uczenia się kryteriów weryfikacji są spójne i czy zostały opisane w sposób e, właściwy e, czy rzeczywiście to co w danej kwalifikacji e, zostało zawarte e, będzie interesujące dla adresatów do których jest e, dana kwalifikacja adresowana e, oraz e, czy w państwa opinii e, zaproponowana walidacja czy też e, między innymi właśnie zasoby kadrowe metody i tak dalej są właściwe do oceny e, danej Kwalifikacji. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do ich zadawania. Widziałam przed momentem, że pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące polskiej ramy kwalifikacji, a właściwie. I piątego poziomu i, i, i piątego poziomu. Chciałbyś Bory, się na nie odpowiedzieć? Mogę odpowiedzieć, dziękuję. <śmiech> <Proszę>. <śmiech> Tutaj trzeba jakby podejść dwutorowo do tego, to znaczy patrząc na ten schemat, który wcześniej się pojawił o poziomach, możemy go rozpatrzyć jakby z lewej strony i z prawej strony tego schematu, jeżeli chodzi o osiem poziomów. Jeżeli chodzi o tą część, gdzie są kwalifikacje rynkowe, cząstkowo-rynkowe, no to chyba tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy jest jakaś kwalifikacja, która jest opisana. Okazuje się, że efekty uczestniczące Uczenia się, syntetyczna, charakterystyka kwalifikacji. Mówią o tym, że jest to piąty poziom, w związku z tym po prostu jest to piąty poziom polskiej ramy kwalifikacji. Jak rozumiem, pytanie mogło tyczyć się bardziej tej części lewej, czyli tej części, gdzie mamy kwalifikacje pełne, wywodzące się z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Otóż ten piąty poziom to jest taki poziom, powiedzmy, studium nauczycielskiego, czyli coś pomiędzy szkołą średnią a studiami. On w taki sposób będzie zagospodarowywany w przyszłości. Są pomysły na to, żeby na przykład pojawiły się takie zawodowe szkoły wyższe. Nie wiem, czy właściwą nazwę podaję, ale, ale to są takie coś krótszego niż licencja. Mogłoby trwać na przykład półtora roku, czy też dwa lata, i w tym czasie właśnie człowiek mógłby zdobywać taką kwalifikację pełną. Mamy kolejne pytanie, czy mamy także sugerować cenę, zmianę ceny uzyskania certyfikatu. Słuszne pytanie, nie wspomniałam tutaj, że w polu krótka charakterystyka kwalifikacji oprócz tego, że w sposób dość syntetyczny opisujemy, czym dana kwalifikacja jest, również wskazujemy koszt uzyskania takiego certyfikatu i tak oczywiście ten element również podlega państwa ocenie, tylko proszę pamiętać, że cena uzyskania Certyfikatu nie jest ceną szkolenia. Jest to cena, jaką dana osoba przystępująca do potwierdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji musi ponieść w celu uzyskania certyfikatu, a pod tą ceną oczywiście kryją się Wszelkiego rodzaju koszta związane między innymi z zapewnieniem zaplecza, infrastruktury, zasobów kadrowych, czy też komisji, która będzie za tym wszystkim stała i to wszystko weryfikowała. Dokładnie. Tutaj dobrym przykładem jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli kursy z języka angielskiego, które gdzieś tam semestr powiedzmy w Warszawie kosztuje około 1000 zł, żeby tam pira za oko powiedzieć, jak to mówi się, jest grubsza policzyć. Drugi semestr kolejny 1000 zł, a sam jakby sama możliwość podejścia do, do, do walidacji to jest z rzędu, tam nie wiem, 600, 500, 600, 700 zł, w zależności od poziomu kwalifikacji, jakich chce się uzyskać. I tak jak właśnie Ania powiedziała, to jest bardzo ważne, że te ta cena została w jakiś tam sposób skalkulowana przez instytucje, które opisują tą kwalifikację. Jeżeli ona jest kosmiczna, w sensie jest bardzo wysoka albo niedoszacowana, no to wtedy jakby rzeczywiście można się na ten temat zastanowić, czy ona jest prawidłowa. Natomiast cena ta nie jest ceną. Z, która będzie jakby napisana na stronie internetowej instytucji certyfikującej, która będzie chciała dawać mieć prawo i, i w ogóle prowadzić walidację takiej kwalifikacji. Jeżeli gdzieś ktoś napisał, że to będzie 2000 zł, to mówimy około 2000 zł, czyli to może kosztować 2200, 1800, 2500, nawet 1500. Ale jeżeli ktoś będzie w rzeczywistości wykonywał taką walidację, nie wiem, za 50 zł, za 100 zł, no to wtedy rzeczywiście coś już jest nie tak. Więc to jest jakby istota, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ta cena jest jakby akceptowalna, z jednej strony, dla danej grupy osób, które mogłyby być zainteresowane taką kwalifikacją, i z drugiej strony, właśnie nie jest jakąś taką kosmicz, kosmicznie niedoszacowaną, czy też kosmicznie przesz przeszacowaną. I tutaj Borysie, mamy drugie pytanie w kontekście ceny, jaką należy przedstawić. Czy im trudniejsze jest przeprowadzenie walidacji, tym wyższa cena? Ja uważam, że nie. Eee, tak, zgadza się, <laughs> zgadzam się, bo wcale walidacja nie musi być bardzo trudna. Natomiast może się okazać, że warunki, które należy spełnić, żeby przeprowadzić, Właśnie walidacja w taki założony przez instytucję opisującą kwalifikację sposób yy, może być bardzo kosztowne. Dokładnie, chociażby koszty związane z wynajmem odpowiedniego sprzętu, czy też, nie wiem, budynku, yy, jakieś oprogramowanie. Także to wszystko nam wchodzi w skład ceny. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czasami jest też tak, mieliśmy przykłady takich kwalifikacji, gdzie y, walidacja może sama z siebie nie byłaby specjalnie trudna i skomplikowana. Y, oczywiście we właściwym jakimś tam swoim zakresie. Natomiast y, ona była związana z koniecznością wyjazdu poza granice Polski, bo w Polsce na przykład nie było warunków y, przeprowadzenia takiej walidacji i wtedy oczywiście cena odpowiednio rośnie. Czy prosić w recenzji o uzasadnienie ceny? Drodzy Państwo, no, polityka nasza jest taka, że jeżeli Państwo się z czymś nie zgadzają lub mają do czegoś wątpliwości, to jak najbardziej należy to wskazać w recenzji, ale również uzasadnić, na czym ta Państwa wątpliwość polega. Tak jest. Proszę pamiętać, że my po uzyskaniu od państwa recenzji, te recenzje będziemy omawiać z ekspertami opisującymi dane kwalifikacje. I być może uwagi, które Państwo przekażą w recenzji, no, doprowadzą do tego, że opisy, które Państwu przekazaliśmy, ulegną modyfikacji. Dlatego właśnie ta argumentacja jest jak najbardziej. Potrzebna i konieczna. Jeżeli Państwo widzą, na przykład, kłopot z sceną, że, że coś tu jest nie tak, no to też oczekujemy, jakby z Państwa strony, inicjatywy, a nie tylko prośby o to, żeby ekspert się do tego odniósł. To jest etap taki dyskusji pomiędzy specjalistami, ekspertami opisującymi kwalifikacje. Gdzieś w momencie, kiedy kwalifikacje są włączane już do systemu, rzeczywiście ta ścieżka odbywa się już we właściwym ministerstwie. My jesteśmy zdecydowanie przed tym etapem. Etapem. W związku z tym oczekujemy jakby pełnej argumentacji, a nie zastanawiania się, czy oni właściwie to opisali. Ale jeżeli nie opisali właściwie, to, to, to właśnie czekamy na argumenty. Proszę pamiętać, że kwalifikacje, które wspieraliśmy w opisie, my je wspieraliśmy w sposób tylko i wyłącznie metodyczny. My nie jesteśmy ekspertami od tych kwalifikacji. Każdy z nas wywodzi się zupełnie z innego środowiska, z innego obszaru. Także bardzo często tematy poruszane w danych kwalifikacjach są nam całkowicie obce. My po prostu, tak jak wspomniałam, nadzorujemy je pod względem metodycznym. I myślę, że warto. Tutaj jeszcze Państwu nadmienić, że oczywiście zaopiekujemy się Państwem, służymy Państwu radą. Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości w tworzeniu recenzji, zachęcamy do kontaktu. Każdy z Państwa będzie zaopiekowany przez członków naszego zespołu, także proszę śmiało pisać do nas maile, dzwonić telefonicznie. Dokładnie tak. Zawsze staramy się wspomóc wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy, i Państwo nie będą tu żadnym wyjątkiem pod tym względem. Mamy jeszcze kilka minut, więc jeżeli są jeszcze jakieś z Państwa strony pytania, to możemy na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli nie mają Państwo pytań, to chyba będziemy mogli Państwu serdecznie podziękować za poświęcony czas. To się pojawia na ekranie, więc zaraz zobaczymy. Chyba jednak nie. <laughs> najważniejsze, jakby, dla nas najważniejsze jest to, żeby, żeby mm, państwo wyczuli po pierwsze i zasadność, właśnie Ania kilka razy y, podkreślała spójność i to jest jakby dla nas najistotniejsze i y, y, czy ta kwalifikacja rzeczywiście, to co jest opisane, szczególnie w efektach uczenia się jest Pełne, to znaczy nie zostało coś gdzieś pominięte, zapomniane, wyrzucone przez przypadek. Także to jest ważne. Tak, pojawiło się pytanie, które chyba faktycznie tę kwestię pominaliśmy, związane z orientacyjnym nakładem czasu pracy, jaki jest potrzebny do uzyskania danej kwalifikacji. Oczywiście analogicznie sprawa tutaj wygląda podobnie, tylko proszę pamiętać, że ten, ten czas, orientacyjny czas potrzebny na uzyskanie kwalifikacji to nie jest czas szkolenia, to jest po prostu czas, jaki przeciętna osoba. Potrzebuje do zdobycia tych wszystkich, tej całej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznej, które są zawarte w danej kwalifikacji. Gdzie oczywiście częścią może być jakieś tak. szkolenie, jeżeli miałaby ochotę uczestniczyć w takim szkoleniu taka osoba, ale nie ma jakby obowiązku. No i zawsze tutaj jest też pytanie takie, nad którym trzeba się zastanowić, jakby jak głęboko trzeba sięgnąć. To znaczy, że jeżeli, nie wiem, mielibyśmy człowieka, który miałby na przykład skakać ze spadochronem, to czy to chodzi tylko i wyłącznie o oddanie od czas od pierwszego skoku, czy też ewentualnie on wcześniej, nigdy nie skakałem ze spadochronem, więc może to, co mówię, jest kompletnie bez sensu, ale on może na przykład wcześniej musiałby, nie wiem, przeczytać ileś tam książek związanych z meteorologią, powiedzmy. I to czytanie tych książek z meteorologią też byśmy uznali, że jest częścią właśnie czasu zdobywania kwalifikacji. Więc tutaj rzeczywiście trzeba też się nad tym zastanowić, kiedy. Kiedy się recenzuje i ocenia właśnie te godziny wpisane. Druga ważna kwestia jest taka, że to są godziny zegarowe, a nie godziny lekcyjne. lekcyjne, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A trzecia kwestia jest, mówimy znowu o wyimaginowanym, przeciętnym, jak to się mówi, kowalskim, który tak naprawdę nie istnieje, prawda? Bo gdzieś tam jest zawsze uśredniony. Więc, więc to też trzeba wszystko brać pod uwagę. Ok, to czekamy jeszcze chwilkę ewentualnie na jakieś dodatkowe pytania, a jeżeli nie ma, to będziemy powoli kończyć. Tak, no mamy informację, że, że więcej pytań na ten moment nie ma. Oczywiście to, co Ania powiedziała, zapraszamy do stałego kontaktu z osobami, które będą z Państwem bezpośrednio współpracować. I jeżeli jakiekolwiek wątpliwości będą się pojawiać to oczywiście będziemy, jesteśmy gotowi do tego, żeby je rozjaśniać, wyjaśniać, tłumaczyć i dyskutować. Tak, pozostajemy do Państwa dyspozycji, a tymczasem bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i no, mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia.